wszystkie metalowe przedmioty proszę położyć do koszyka. Proszę poddać kontroli pirotechnicznej. Panie Pawle, chciałbym zapytać, jaki był powód zwrócenia orderu? To jest oczywiście związane z dymisją pana ministra Antoniego Macierewicza. Przy czym nie chodzi tu o samą dymisję. Niczyja posada nie jest wieczna, nawet świętego Piotra, jak już wszystkich przepuści, bądź nie przepuści, to jego posada się skończy. Natomiast tutaj chodzi o to, że pan prezydent nie usunął ze swojego Biura Bezpieczeństwa Narodowego funkcjonariuszy WSI i WSW. I jakby postawił zdanie panów funkcjonariuszy WSI i WSW przeciwko ministrowi Macierewiczowi. A medal, który otrzymałem, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, dostałem za pracę i służbę w gruncie rzeczy na rzecz żołnierzy wyklętych. No jednak pan prezydent w tym momencie opowiedział się po stronie kolejnego pokolenia UB przeciwko kolejnemu pokoleniu AK. Dodatkowo jego zachowanie 11 listopada, które wszyscy widzieliśmy, a którego chcieliśmy nie zobaczyć, to chodzi o to na ulicy, kiedy zachował się tak, jak się zachował, pokazuje, że jednak w jego zachowaniu jest bardzo dużo elementów takich po prostu osobistych. To prezydent Polski nie powinien się tak zachowywać. Dlatego uważam, że w jakimś stopniu ręce, które mi wręczyły ten order, są niegodne. To ja przypominam, że tu chodzi o takie postaci jak Hieronim Dekutowski, jak Zygmunt Szendzielosz, jak Danuta Siedzikówna. To są
wielcy i absolutnie niezłomni ludzie, bez takich rys.